Państwo, po raz drugi Bogdan Kaniuk, tym razem w Plymucie, Sport Fury. W Plymoncie. Bogdan, jest głośno, ale spróbuj opowiedzieć coś więcej. Musi być głośno. Jest bardzo głośno. Który to rocznik? Słuchajcie, no przenieśliśmy się w czasie do roku 1969, apogeum wojny w Wietnamie, a my sobie lecimy typowym amerykańskim krążownikiem, czyli Plymouthem Sport Fury. Jest głośno, dlatego, że pracuje tutaj Big Block 383, 6,3 litra. 335 koni nominalnie. No to musi trochę bulgotać. Te koniki tam muszą troszeczkę hałasować. Może troszeczkę też dopomogliśmy temu, dlatego że tam wydech jest odetkany. Troszeczkę zmodyfikowany. Jest tam taki customowy zabieg, a mianowicie zostały ucięte po prostu tuż za ten ogonopą. Także taki custom, troszeczkę mild custom. No i cóż, jak widać, klimat zupełnie inny. Klimat właśnie epoki muscle cars. No właśnie. Przed kryzysu paliwowego, czyli te samochody mają to depnięcie. Fury zresztą należał do aut klasy full size, więc no, jest to taka łódka, no, łódź można powiedzieć. A zjara laka? Zjara laka, aczkolwiek no, na jedno koło niestety. Nie ma tutaj szpary. One tire fire? Ale zaraz spróbujemy wciągnąć tych, co są przed nami. Widzę, że jest tutaj kawałek. A nie, kurde, chyba się nie uda. Nie ma jak? Ja zaraz zobaczymy. Coś tu jeździ. Dobra, jest. Czy tak się to robi? No chce mu się jechać, rzeczywiście. No to pycha się troszeczkę. Jeśli tam były dzieci, to już nie śpią. Tutaj spokojnie cztery osoby podróżują bardzo wygodnie, nie? To jest kawał samochodu. Tak, aczkolwiek z tyłu to tam takiego szału nie ma. Bardziej tutaj ta przednia część jest przestronna. Wydawałoby się, że przy tych gabarytach powinno być troszeczkę więcej miejsca z tyłu. Bogdan, to auto w środku też jest w oryginale, prawda? Tu jest tak. Jego fabryczna tapicerka, fabryczna cała podsufitka, widzę też tutaj. Tak jest. No i jak ktoś kojarzy Chargera pierwszej generacji, to bardzo podobnie to wszystko wygląda. Więc jeżeli chodzi o wnętrze, to w tych samochodach ono było bardzo podobne. Kierownica jak w moim Chryslerze 300, w sumie taka sama. Chyba miałem tylko jakieś logo tutaj zamontowane. Chrysler z 69 roku był. No. Deska tutaj fajnie wyprofilowana. Za radio, panie, to powinna być kara jakaś. Ale mam oryginalne radio, także okay. Tutaj na pewno wjedzie w pewnym momencie. Powiedz, gdzie jedziemy, Bogdan? Jedziemy do Grodziska Mazowieckiego. W jakieś fajne miejsce. W jakieś fajne miejsce związane z łódkami. Czyli? Skoro jesteśmy w landjachcie, czyli w takim właśnie łodzi drogowej. To będzie spójnie. Miejsce się nazywa Stawy Walczewskiego i też jest to taka miejscówka, która została niedawno zrewitalizowana. No i wygląda bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że się dobrze to otoczenie skomponuje z klimatem auta. Okej. Okay. Nie wiem, jak będzie z dźwiękiem w tym filmie ze środka, bo tutaj wszystko huczy, buczy i w ogóle jest, no kurde, strasznie głośno. Najwyżej powtórzymy. Słuchaj, najwyżej napisy nałożysz. No właśnie. Bogdan Kaniuk przed Państwem. Siemanko, po raz kolejny. Przedstawiony, po raz drugi.
Bogdan, Plymouth. Jeszcze raz. Tak. Plymouth Sport Fury, rocznik 1969. Silnik Big Block 383, cali sześciennych, 6,3 litra. To może go od razu pokażmy, jak już o nim mówimy. Pokażmy go. Pokażmy go. Tak wygląda serducho. Kawał motoru. Nieremontowany. Nieremontowany, w oryginalnym stanie. Ale z niskim przebiegiem. Czyli? Tu jest nalatane jak około 30 tysięcy mil. Tylko. 30 tysięcy mil? Dlatego, że z tym autem się wiąże dosyć ciekawa historia. Słuchamy zatem. A mianowicie to auto było takim demo car dealera z Rhode Island. I co i stał? Paul Bailey. No. Zresztą możemy podejść tutaj do bagażnika, jest jego... Idziemy do bagażnika, ale po drodze mamy tutaj klimatyczną naklejkę. Tak jest. Cyk. I mamy chromowane oznaczenie dealera. Bardzo fajne. Ten dealer dalej funkcjonuje, jest dealerem Dodge'a, więc firma dalej istnieje. Mhm. Natomiast ten samochód był właśnie takim demo car. Służył klientom do właśnie objeżdżania, chcieli przetestować auto. No to ci go pałowali, przez jakiś... Bogdan. Nie, przez jakiś czas... Te kupiłeś? Przez jakiś czas rzeczywiście służył temu celowi, ale no. W tamtych latach co roku był prezentowany nowy model. W związku z tym już na rok 70 był inny. I ten samochód później trafił w ręce właściciela, który nim jeździł, potem pewnie przez jakiś czas pracownicy, a potem był kryzys paliwowy. I na wiele, wiele lat, myślę, że na co najmniej 30, a może i więcej, trafił do magazynu. Bardzo dobrze, sposób, że nie w krzoki, no. I w ten sposób zachował się w oryginalnym stanie. No to miał farta ten samochód, można powiedzieć. Z niewielkim przebiegiem, nie było żadnych napraw blacharskich w tym aucie. Czyli więc... to można tutaj sądzić, że lakier oryginalny? Tak, lakier jest oryginalny. Jedyny element, który był malowany, to jest tylna klapa bagażnika, ale to już załatwił poprzedni właściciel, już po tym jak tam on tam się przeleżał. Mhm. A tak, to mamy tutaj oryginał. Kojarzysz może, ile to ma do setki, bo pewnie sporo ludzi się już zastanawia. Ciężko powiedzieć. Trzeba byłoby zrobić jakiś teścik. No to przynajmniej powiedz, ile pali. To zależy od tego, jak się ma ciężką nogę. Przy takiej spokojnej jeździe, myślę, że 16 litrów to jest ta wielkość. Natomiast jak się chce poszaleć, a można. Na pewno. No to i 30 będzie mało. Tak się spodziewam właśnie. Taka prawda. Natomiast co jest ciekawe w tym aucie? W tym aucie znowu linia tego auta. Po pierwsze, on jest taki bardzo zwarty, jeżeli się właśnie na niego patrzy z tej perspektywy. Wszystko płynnie, jedno w drugie przechodzi, każda część auta, przednia maska, część kierowcy, kabina kierowcy, później bagażnik. Mhm. Ale wiesz co, jak zrobisz ujęcie tutaj z przodu, to będzie widać właśnie ten taki najbardziej charakterystyczny element stylu fuselage. Tak. Z którego właśnie Mopary, czyli auta z koncernu Chryslera słynęły z tamtych roczników. A mianowicie on się jest taki zakrzywiony i zaokrąglony do środka. W ten sposób, jak go może ja ci może to pokażę, że ta powierzchnia idzie odtąd dotąd w takim łuku. Okay. I tak samo z drugiej strony. To jest charakterystyczne właśnie dla samolotów, dla awionetek. I stąd w ogóle nazwa fuselage. Fuselage odnosi się do sposobu projektowania samolotów.
I no, ta nazwa została przyjęta przez właśnie Chryslera do opisu właśnie tego nowoczesnego, takiego świeżego stylu, który został zapoczątkowany właśnie w 69 roku. I to były pierwsze auta, między innymi to, które było już zaprojektowane w ten nowoczesny sposób. Mm. Te błotniki, słuchaj, takie tutaj podniesione na bokach, podwójne reflektory. No, stary, mnie się to kojarzy z dużym Fiatem. No, ale właśnie duży Fiat dużo bardziej kanciasty. No. Tutaj jednak te obu elementy. A jesteśmy... Właśnie. Stanęliśmy przed muralem tutaj ku czci Leonida Teligi. Dlatego, że te auta były nazywane właśnie jachtami drogowymi. W związku z tym tak klimacik. Więc jesteśmy w odpowiednim miejscu. Bogdan, otworzę drzwi. Jasne. Popatrzymy na wnętrze z tej perspektywy. Kawał tutaj blachy. Drzwi są duże. Kierownica malutka za to. Oczywiście. Kawał pedału hamulca. Hamuje dobrze ten samochód? Nie. Tak, pytam. Pytanie retoryczne. Nie no, dohamowywanie z jakiejkolwiek prędkości w tym samochodzie to jest bezpośrednie zagrożenie życia, więc trzeba sobie to uświadomić, nie? Okej, tu jakieś zabezpieczenie chyba poszło, co? Antykorozyjne kiedyś? Tak. Bardzo dobrze. To co, klikniemy? Klikniemy, właśnie. Poczekajcie, bo tutaj jedzie jakiś... Poczekaj, zrobimy tak, żeby było tak. Plum. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Rewelacyjny dźwięk. To mi się podoba. Już mówiłem Bogdanowi, ten samochód mógłby być mój. No, tak jest. Bagażnik, panie. Bo tu pewnie jest kawał miejsca. Czy to ten? Czy nie ten? O, miałem taki ten pseudokoc u siebie. A to jest gumoleon, nie? Jakiś. Tak. No to jest taki materiał był, więc dlatego został. Boże, jaki tu jest. Mimo, że jest trochę pobrudzony. No. Cholera. No, on jest dużo większy niż w Lincolnie. Sporo większy. Tu też jakieś zabezpieczenie widać. Zabiteksowałeś go, tak? Po prostu. No, już po prostu taki był, jak go kupiłem, więc... No, ale dobrze, no. Dobra, zamykamy klapę. Też będzie pewnie fajny dźwięk. A, spodziewałem się, że będzie głośniej. Będzie głośniej, no. Tu jeszcze kolejne. Chyba wzorowali się na dużym Fiacie, tak? Tak, pewnie tak. To zerżnięte z dużego Fiata jest. My ruszamy do knajpy. Ale damy sobie radę, bo Bogdan zażył Mentosa. dawaj Bogdan. Dobra. Będzie? Akcja ratunkowa, mili państwo. Kijanka ratuje Playmonta.
siedzę na tylnej kanapie w Playmoncie. Bogdan prosił, żebym zwrócił uwagę na pasy bezpieczeństwa, które są zamocowane tutaj. One zabezpieczały, znaczy nie zabezpieczały, tylko po prostu były przeznaczone na klatkę piersiową, tak? A tutaj mamy pasy biodrówki, standardowo wyglądające. I one tutaj mają swoje miejsce. Cyk. To jest fajne. Tylko, że przy większych obrotach to się wszystko trzęsie i robi coś takiego. No ale takie dźwięki przy autach amerykańskich to standard. Trzeba tak przełożyć. Dobra, tu mamy, jesteśmy poza obszarem zabudowanym, możemy trochę przyspieszyć. No. Gorzej jest z zahamowaniem. Cztery razy bębny, więc szału nie ma, jeśli chodzi o hamowanie. O, zaczęło się. Dralalon. Dobra. A panie Bogdanie, czy to auto ma klimę? Nie, akurat w tym aucie klimy nie ma. Jest tylko nagrzewnica i standardowe ogrzewanie. Okay. Natomiast były. Była też montowana w tych autach klima. Oczywiście automatyczna skrzynia, trzybiegowa. Popularny automat w tamtych czasach, trzybiegowy. Jakiej marki automat? W zasadzie we wszystkich tych autach. Jesteśmy po przerwie. Bogdan, rozmawialiśmy o automacie. Tak, no jest tutaj trzybiegowy automat. Popularna w tamtych czasach konfiguracja. Właściwie we wszystkich autach wielkiej trójki, tak samo i w tym. Ale wydawałoby się, że trzy biegi to mało, jednak jak się dłużej pojeździ tymi samochodami, to jest to wystarczające. Te przełożenia są tak zaprojektowane i pomyślane, żeby można było się dynamicznie tymi autami poruszać. Problem tak naprawdę zaczyna się wtedy, kiedy się chce nim jeździć naprawdę szybko, no to wtedy brakuje jeszcze tego ostatniego przełożenia, które dałoby troszeczkę oddechu, bo już przy... Zdejmowałoby trochę obrotów. Tak, bo przy dużych prędkościach już te obroty są spore i w kabinie już się robi naprawdę mega głośno. To lubimy. Co tutaj jeszcze z takich ciekawostek? Mi się wydaje, że w ogóle sposób zaprojektowania deski i tego, jak to wnętrze wygląda, no jest takim, można powiedzieć, taką kwintesencją amerykańskiego designu tamtych lat. Nie ma tutaj jakiegoś szału, jeżeli chodzi o ozdobniki. Jest do bólu funkcjonalnie. Natomiast to wszystko współgra z tą ideą, która przyświecała samochodom amerykańskim epoki muscle cars, czyli żeby było prosto, wręcz prymitywnie, ale żeby było szybko. Czyli te samochody miały mieć osiągi, natomiast nie przesadzano z ozdobnikami, wręcz przeciwnie, to wszystko było takie dosyć proste, ubogie, ale tak miało być. I tak jest fajnie. Zresztą to jest wersja, która, jak widzicie, nie ma kanapy z przodu, tylko są tak zwane kubełkowe fotele, bo takie przedstawiano w katalogach i folderach reklamowych.
No wiadomo, to te fotele nie mają jakby za wiele wspólnego z kubełkowymi fotelami w takim rozumieniu, jakim dzisiaj to rozumiemy. Natomiast dla Amerykanów to właśnie był ten sportowy sznyt. To między innymi były dwa fotele z przodu i centralna konsola z wajchą zmiany biegów do skrzyni automatycznej po środku. To właśnie charakteryzowało auta, które miały być skonfigurowane i miały tak wyglądać bardziej sportowo. To jest wersja właśnie Sport Fury, czyli miała być taka bardziej usportowiona. Bywały też te wersje z mocniejszym jeszcze silnikiem, czyli z największym silnikiem chryslerowskim 440 cali sześciennych. Ale co ciekawe, nie ma tak dużej różnicy, jeżeli chodzi o moc silnika, między silnikiem Big Block 383 a 440, bo różnica była 335 koni do 360 koni przy silniku 440 cali. Natomiast była znaczna różnica między silnikiem Small Block 318 a 383, tak jak w tym przypadku. Mniej więcej różnica pojemnościowa była podobna, ale 318 miał 250 koni, czyli widać, że przeskok między small blockiem a big blockiem był spory. Tak. Zupełnie inaczej to wyglądało w przypadku na przykład GM-ów i Chevroletowskiej 350, która miała moc, był to silnik 300-konny, a był to jednak small block. Więc jeżeli chodzi o właśnie auta z tego okresu Mopary, to no należy szukać raczej aut z silnikami od 383 wzwyż. Jak widzicie, maska z prawej i z lewej strony ma takie wystające kanty. To samo jest z tyłu zresztą. Właśnie, już tu pokazujemy, cyk. Bogdan, po co tak to było zaprojektowane? Czy to miało jakiś swój taki praktyczny cel? Tak, oprócz takiego efektu wizualnego, te rogi, te zagięcia maski na rogach miały ułatwiać parkowanie, dlatego że one mniej więcej wyznaczają krawędzie auta i rzeczywiście one jak statecznik, można się tymi kształtami kierować, wykręcając tym samochodem, czy parkując do przodu, czy parkując do tyłu. Także to nie był tylko taki element designu, bajerek, ale to miało bardzo znaczące, praktyczne znaczenie. No ale musimy też powiedzieć, że to jest wszystko połączone z tymi migającymi światełkami też, nie? W stronę kierowcy. Tak. Natomiast to ułatwia i bardzo szybko się o tym przekonałem, jak musiałem tym autem zaparkować gdzieś w Warszawie. No, na pewno. Zaraz zobaczymy właśnie, tam są takie malutkie lampeczki. Może będzie je widać? Będzie je widać, bo zaraz dojeżdżamy do ronda, więc włączam sygnalizację, proszę bardzo. Widzicie, jak tam miga? Z lewej strony na błotniku widać będzie, na pewno. Nie ma na tablicy rozdzielczej żadnej kontrolki, jeżeli chodzi o światła, tylko to. Przerzucimy na drugą stronę. Dobra, panie Bogdanie, to co, kończymy przygodę na dzisiaj. Dzięki, że przyjechałeś. To ja dziękuję, to była czysta przyjemność.
nagrać twoje plimufy, plimonty. A tak naprawdę to plymufy. Plymów. Bogdan, bardzo dziękuję. Szacuneczek, dawaj grabę. Dzięki, stary. I co? Do zobaczenia. No, zobaczenia. Poczekaj, miałeś mi coś dać jeszcze. Co ci miałem dać? Teraz jeszcze czas na prezenty, mili państwo. Kaniuk, to ode mnie. Kaniuk Music. Kaniuk Music, dokładnie. Na razie na Facebooku i na YouTubie, tak? Tak jest. Można posłuchać mojej najnowszej płyty. Tutaj ja sobie zaraz posłucham. Ja sobie zaraz posłucham z przyjemnością. Będziesz mógł do lincza. Też mam, Bogdan, coś dla ciebie. Tutaj już słyszycie Bogdanową muzyczkę z moich głośników. Bogdan, dzięki, to są stary. Naklejki. Takie naklejki będę dawał wszystkim, którzy wystąpią na tym kanale. To jest moje nowe logo. W sumie premiera. Jak gdzieś nakleisz, będzie mi bardzo miło.